Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. To, że firma Hama potrafi pozytywnie zaskakiwać, wiem już nie od dzisiaj, wy także wiecie, ponieważ recenzji sprzętów Hamy na moim kanale już było sporo, a dzisiaj będę miał dla was rozpakowanie, na razie rozpakowanie, a już niedługo test, obszerną recenzję fajnego zestawu dla graczy. Zestawu 3 w 1, w którym znajduje się klawiatura, myszka oraz podkładka. Zestaw ten jest w bardzo przystępnej cenie, którą sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy to rozpakowanie. Przed nami zestaw gracza firmy Hama 3 w 1. Jak widzicie, klawiaturka, myszka oraz podkładka. Z informacją chociażby anti-ghosting, 2400 dpi jeśli chodzi o myszkę i sensor optyczny. Informacja, że jest to edycja limitowana, wersja polska oraz podkładka w wersji low sense. Bardzo fajna podkładka, korzystałem z niej, korzystam nadal. To jest akurat już rzecz, którą mogę polecić jako pewniaka. Myszkę, klawiaturę będzie trzeba przetestować. Klawiaturę Exodus, dobrze pamiętam, tak to jest ona. Kiedyś miałem w testach, naprawdę fajnie się sprawdziła. Natomiast tu mamy chyba drugą wersję, więc spójrzmy sobie jeszcze na tył, tu mamy więcej informacji. Klawiatura do FPS-ów, RTS-ów, RPG i gier MMO między innymi. Natomiast nie mamy tutaj żadnych zbyt szerokich specyfikacji. Wszystko zobaczymy sobie za chwilkę. Myszka taka dość prosta kształtem. 2400 dpi, 500 Hz jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania. Dpi 600, 1200, 1800 i 2400. Za to przełączniki Omrona. 5 przycisków, przewód 1,7 m. I podkładka 300 na 250 na 3,5 mm. Więc dobra, pod względem technicznym to już coś wiemy. A ile jest ten anti-ghosting, trzeba sobie będzie sprawdzić po prostu w akcji. A tymczasem już otwieramy ten zestawik. Ok, samą myszkę już widać. Natomiast trzeba to sobie otworzyć i wydobyć resztę. Czy tu widzę, moi drodzy, chociażby wymienne nakładki na klawisze. Jest też narzędzie do wyjmowania tych nakładek, Mamy też instrukcję. Zobaczcie, szerzej wszystko opisane. No, mamy takie podstawowe informacje. Dobra, jeśli chodzi o instrukcję, to by było na tyle. Tutaj te sprzęty nie będą wymagały oprogramowania, z tego co widzę. Jeśli chodzi o myszkę, to zobaczcie. Mamy pozłacany wtyk USB, całkiem fajny. Przewód bez oplotu, ale dość miękki. I też ta guma się wydaje być gruba. Dość dobrze tak otwiczone to w myszce. I sama myszka ma gumowaną powierzchnię, jeśli chodzi o korpus. Logo serii U-Rage. Fajna rolka, którą widać na przestrzał. Kolejna myszka, która co nieco przypomina słynną Bloody V5. Oczywiście rolka działa jako przycisk. Mamy przełącznik DPI. Przełączniki Omrona pod głównymi przyciskami, dwa przyciski boczne i ślizgacze, moi drodzy, takie dość podstawowe. Zobaczymy, jak to wypadnie na podkładce, oczywiście tym U-Rage'u zestawu, innych podkładkach. No i sensor optyczny. Mamy też podkładkę w wersji takiej OEM-owej, czyli sam woreczek bez kartonika. Kartonik oczywiście do niczego nie jest potrzebny i podkładeczka bardzo fajna. Jak się rozprostuje, to zobaczycie ją w testach w akcji. Fajna gumowa powierzchnia, która dobrze trzyma się blatu. No i podkładka przede wszystkim gruba, o bardzo ładnej powierzchni, obszywane brzegi, więc podkładka wytrzymała. Mam pewne wrażenie, że ta wersja podkładki jest troszeczkę mniejsza niż ta U-Rage Low Sense, której ja używam, tak więc sobie je przymierzymy do testu. Natomiast jakość wykonania, faktura podkładki jest dokładnie taka sama. I ostatni element zestawu, klawiaturka membranowa. Tutaj już mamy zwykły wtyk USB. Natomiast klawiaturka o dość fajnym kształcie. Jak widzicie, mamy wyszczególnione przyciski WSAD i kursory. Nakładki są chropowate, dlatego powinna być dobra przyczepność palców do tych nakładek, do tych klawiszy. Klawisze chodzą leciutko i są ciche, jak słyszycie. Mamy duży Enter, długi Backspace. Z tego co widzę, nie mamy żadnego FN-u, więc po prostu klawiaturka bez funkcji multimedialnych, taka typowo zwyczajna, jednak z klawiszami gamingowymi zaznaczonymi i z anti-ghostingiem, to sobie sprawdzimy już w testach. I ta czcionka jest taka dość fajna, dość wyraźna,
klawiaturka bez podświetlenia, z taką podpórką pod nadgarstki, która raczej jest elementem ozdobnym niż posłuży do podparcia naszych dłoni. Zobaczymy to w testach. I tu mamy jeszcze element z błyszczącego plastiku. To chyba będzie podświetlane. Zobaczymy to też w testach. I od spodu antypoślizgi i dwustopniowe podwyższenia. Więc moi drodzy, oto zestaw gracza U-Rage od firmy Hama. Klawiatura, myszka, podkładka. Będziemy testować. Za jakiś czas wracam do Was z pełną recenzją. Oczywiście ceny tego zestawu i innych produktów możecie sprawdzić w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!